wykorzystywanie odpadów w ogrodzie, częściowo poza ogrodem też, nie jest w ogóle popularne, powszechne, no bo wiadomo, nie ma w tym żadnego hajsu, nie ma w tym kasy w ogóle. No bo gdzie tu zarobisz na zbieraniu odpadów i wykorzystywaniu ich w ogrodzie? W którym miejscu zarabiasz te pieniądze? No chyba, że pracujesz przy rozbiórce na budowie i kasujesz kasę za zbieranie odpadów. No to jest dobry pomysł, tylko wtedy masz dużo tych odpadów, więc musisz mieć miejsce na składowanie tych odpadów i wykorzystywanie ich. Czyli byś musiał od razu mieć ekowioskę chyba do zbudowania całą. Tak samo pielęgnacja terenów zielonych, czyli mielenie gałęzi, ścinanie trawy, to też dużo odpadów zielonych, na których można zarobić, ale to też masz tego tak dużo, że od razu, żeby to spożytkować w ogrodzie, to byś musiał mieć sporo miejsca. Chociaż akurat, tak jak widać na mojej działce, może nie widać tak dobrze, ale uwierzcie mi na słowo, bardzo dużo można odpadów zielonych zwozić na małą przestrzeń i to się wszystko obkurcza, zapada i zamienia w żyzną ziemię, więc tutaj akurat dużo terenu nie trzeba, żeby spożytkować ogromną ilość odpadów organicznych. Mógłbym, tak jak mówiłem w innych filmikach, że mógłbym tutaj kontenerami przynosić, przyjmować to wszystko, tylko że dostęp jest bardzo kiepski tutaj, bo jest nierówny teren, jest pełno alejek po drodze i furtek, jakichś zabezpieczeń, że to, żeby to przewieźć, to jest tutaj porażka. Nie mam tutaj zbyt wiele takich obiektów, gdzie mogę zademonstrować, żeby z odpadów zrobić fajne rzeczy na razie. Tutaj jest taki konkretniejszy, powiedzmy, obiekt. To jest szklarnia z palet, którą nagrywałem w filmiku wcześniej. To ona jest dobra z tego względu, że przetrwała zimę i te wszystkie wichury, wiatry nic jej nie zrobiły, jest cała praktycznie. O, tutaj się odkleiło kawałek, ale tu łatwo naprawić. Ale tutaj jest cała. Nic się nie podarło, dach jest cały dalej. Jest o tyle fajna, że jak mamy spalet, to możemy to z kawałków folii robić, doczepiać, tutaj przykręcać. Nie musi być jeden duży kawałek folii nawet, bo możemy na zakładkę jakimś takerem czy czymś tą folię, nie wiem, gwoździami na deseczki przykręcać. Więc nawet folię możemy za darmo skować z budowy, jakieś resztki. Czemu nie? Całkowicie z odpadów, jakby się tak postarać, to można całkowicie z darmowych odpadów, no może parę śrubek kupić albo wykręcić też z rozbiórki i możemy taką szklarnię postawić. Oczywiście do tego wszystkiego jest też transport potrzebny, to już nie jest za darmo. No jak mamy, wiadomo, jakiś samochód, no to częściowo za darmo, powiedzmy, transport. No a wichury były konkretne, trzyma się bardzo dobrze, a były jakieś te orkany, tajfuny w tą jesień, zimę. Tamta szklarnia dalej, tam widzicie, to ona nie wytrzymała, się folia została zdarta przez te właśnie wichury. Z palet można zrobić dużo fajnych rzeczy, to wiadomo. Jakieś grządki, nie grządki, tylko sporo roboty przy tym jest. Takie coś jest fajne, nawet ze starych drzewek, jakichś ściętych, jakąś ramkę robicie, kołki, bardzo prosta rzecz. Może się nie podobać każdemu, no ale jest za darmo, też z odpadów. Tak naprawdę z odpadów budowlanych można było spokojnie zbudować fajną altankę. Myślę, że takie coś jak tutaj widzicie, to jest stare, ja to tego nie robiłem, to kupiłem to z tym. Myślę, że można uzbierać z odpadów, coś takiego ulepić. Z odpadów budowlanych, spokojnie. Cegieł leży pełno, wszędzie różnych. Wiadomo, tylko zaprawę trzeba było kupić. Niewiele poza tym. Niewiele rzeczy, tak myślę, że trzeba by było kupić, resztę można z odpadów praktycznie. Nawet okna, szyby też zostawiają ludzie, bo wymieniają ciągle. Trzeba mieć tylko dostęp do odpadów. Tutaj ten cały murek, co za mną widać, to też z odpadów oczywiście. Te wszystkie cegły są odpadowe. Cement tylko musiałem kupić zaprawę murarską. Z tyłu jest też podlane betonem z gruzem tutaj i druty powsadzane też znalezione z odpadów. Tego nie widać oczywiście, bo to musiało być wzmocnione, żeby to nie poleciało. Beczki na deszczówkę używane, jakieś tam z odzysku tanio. Za parę, nie wiem, tam browarków komuś dałem. 3 browarki mi skował beczkę po znajomości czy coś. Tutaj beczkę spożywczą.
trochę pogiętą, ale się nadaje na deszczówkę. Narzędzia stare też można używać bez końca. Jak się kij złamie, spróchnieje, to tą metalową część można wykręcić, wsadzić nowy kij i masz narzędzie, które ci służy paręset lat. Tylko problem w tym, że to nie jest modne. My mamy wyprane mózgi na to, co modne. Ten cały świat jest ułożony tak, żebyśmy lecieli na to, co jest modne. Jesteśmy gatunkiem socjalnym, patrzymy na to, co robi większość. Chcemy się dopasować do większości naturalnie, bo mamy to w naturze, że musimy się dopasować do tłumu, do stada, żeby przeżyć. Mamy to jakby we krwi. Tylko że to jest głupota teraz, bo to nam nie służy, jak widać, bo niszczymy świat. A rak, który opanował tą planetę i rządzi tą planetą, co mówiłem wcześniej, no to on chce tą planetę zniszczyć, strawić i to robi bardzo skutecznie i będzie nam prał mózgi na to, żebyśmy lecieli na to, co wygodne, co jest trendy, żeby się dopasować do większości, tak? Nieważne, że to jest głupie, niemoralne, złe. Nie, najważniejsze, żeby było modne i żeby się dopasować do normy chorej. Kolejna rzecz, którą można zrobić z odpadów, ale nie pokażę wam tego na działce swojej, bo to jest już bardzo wymagający projekt. To już takie przedsięwzięcie większe. Ale chcę zademonstrować z tego względu, żeby pokazać ten paradoks, tą kontrast, tą całą paranoję, w której żyjemy. Chcę uwydatnić, demonstrując, krótko opowiadając o tym wynalazku. Bardzo kontrowersyjnym, który wręcz może oburzyć część widzów, wprawić w zakłopotanie. Część widzów może być poruszona pozytywnie. Część z was może się zasmucić tym, co pokażę. No tu jest dużo mieszanych uczuć. Są takie domy autonomiczne, które wykorzystują odpady w jakieś 50% się składają z odpadów. Ale to nie jest to, co jest takie rażące w tym. Najbardziej rażące jest to w tym, że one nie powodują żadnych praktycznie zanieczyszczeń środowiska, nie niszczą, nie szkodzą pod żadnym względem środowisku i nie trzeba płacić za nie rachunków. Są domy samowystarczalne, autonomiczne. I te wynalazki już istnieją od 50 lat, w ogóle nie są nagłaśniane, a ponoć elity się tak bardzo troszczą o środowisko, tak? Jakieś globalne ocieplenie tutaj. Każą nam wymieniać kominy i auta na elektryczne, jakieś tam wymyślają różne utrudnienia. Kiedy takie wynalazki istnieją już od 50 lat i są udoskonalane, niestety po cichu, no bo nie mogą być rozgłośnione, bo rak, ten, który rządzi planetą, nie pozwoli na to, żeby zostać pokonanym przez takie coś, bo to by osłabiło bardzo tą złą siłę, która niszczy tą planetę. Wiem, brzmię jak foliarz teraz, jak taki teoretyk spiskowy, tak? Że jakaś zła siła, która chce zniszczyć świat. Dobra, to nie słuchajcie mnie. Nie ma żadnej złej siły, wszystko jest w porządku. W takim razie idźcie sobie, włączcie telewizję, poglądacie wiadomości. Tam zobaczycie, jak wszystko jest w porządku i w jak dobrym kierunku idziemy i że ja tylko teorie spiskowe tutaj opowiadam. Nie ma żadnej złej siły, nie, wszystko jest w porządku. Włącz sobie wiadomości, zobaczysz, jak wszystko w porządku. No i to wszystko jest przypadek. To się dzieje przypadkiem, niechcący się zadziało. To są tylko błędy polityków. Oni to niechcący zrobili. No ale dobra, wracając do tematu. Te domy, chciałem trochę opowiedzieć o nich, bo jakby je budować na masową skalę, to wszystko się zmienia. Tylko do tego oczywiście ten rak nie dopuści, ale mimo wszystko opowiem o tym. Część ludzi tam powie, że to nie w moim guście, bo to ze śmieci zrobione, z jakichś opon nabitych ziemią, częściowo jakieś dziadostwo. Okej, no to można zrobić to z betonu też, nie musi być z opon. W każdym razie, w tych domach jest wykorzystywany surowiec, który nie wykorzystujemy jako cywilizacja. Deszczówka. Co my robimy z deszczem? No, deszczówka raczej rzadko kiedy jest zbierana, jest przeważnie spuszczana po prostu do ścieku i tyle. A to są ogromne ilości wody, które nadają się chociażby do podlewania roślin, wiadomo. To jest chyba oczywiste.
Po przefiltrowaniu wstępnym ta woda się nadaje bez problemu do kąpieli, do prysznica, nagrzaniu oczywiście też. No i tak te domy właśnie wykorzystują. Zbierają deszczówkę, na duży dach spada dużo wody. Prosto tłumacząc, do zbiornika, później to jest filtrowane właśnie do prysznica, używane do mycia w zlewie, czegokolwiek. Detergenty są używane takie łagodne, żeby nie popalić później korzeni roślin. Później ta woda zużyta z tych zlewów prysznicy idzie do szklarni przydomowej, która podlewa przy okazji rośliny. Później ta zużyta woda ze szklarni idzie dopiero do toalety, do spuszczania wody w toalecie. Następnie ta woda po toalecie, zużyta już, idzie do takiego szambownika jakby, gdzie bakterie beztlenowe rozkładają to i to później idzie pod ziemię do kolejnych roślin, które zużywają tą zanieczyszczoną wodę. W sposób biologiczny jest po prostu utylizowane, ścieki są, czyli nie wpływają gdzieś do rzeki, do czyszczalni, do morza z użyciem chemii, infrastruktury całej drogiej, do której trzeba wycinać lasy, żeby poprowadzić rury, kable i to wszystko. Prąd jest z paneli słonecznych i z wiatraka, z wiatru oczywiście też, pozyskiwany. Urządzenia w środku są energooszczędne, żeby jakoś ten prąd oszczędzić, no bo lodówka na przykład sporo ciągnie prądu, no to oni tam używają akurat lodówkę mocno izolowaną, żeby nie zużywać tyle prądu, bo z paneli to dosyć dużo się tak tego prądu nie produkuje. Są też one częściowo ogrzewane pasywnie, te domy, czyli słońce ogrzewa. Jest pod takim kątem nastawiony ten dom, żeby słońce ogrzewało ściany w środku w zimę. A ściany są grube, oczywiście z opon nabitych ziemią. To trzyma temperaturę. Są też izolowane z zewnątrz, są storopianem, żeby to ciepło nie uciekało. Także są tak zrobione, że słońce ogrzewa je w zimę, a w lato nie ogrzewa tych ścian, bo z góry pod innym kątem słońce pada, więc na ogrzewanie nie trzeba też wydawać pieniędzy za bardzo, bo nie trzeba dużo palić w kominku, żeby to ogrzać. System wentylacji też mają, jak jest za gorąco w środku, no to jest tam taka tuba, która zaciąga powietrze chłodne z podziemi i wpuszcza je do środka, do domu. Także wszystko jest skompilowane, zmontowane w taki sposób, żeby było efektywne, ekologiczne, przyjazne dla środowiska, no i bardzo nie na rękę pasożytom rządzącym tym światem, bo nie mają z czego tutaj ciągnąć, nie mają z czego doić, nie mają co wysysać. No i w tym problem właśnie, że jesteśmy tak prowadzeni jak takie stado baranów, przepaść. Nikt o tym nie mówi, bo się nie opłaca, bo nie ma w tym hajsu, nie ma w tym kasy. Bo jak wiadomo, wszystko jest tak zrobione, żebyśmy musieli ganiać za hajsem cały czas. Bo cały czas nas goni albo jakiś dług, albo jakieś płacenie rachunków. Tutaj to podrożało, tam to podrożało. Kurczę, jakiś prezent kupić. Tu zaraz święta, tutaj coś się zepsuje, wydatek kolejny, tak? No, pieniędzy cały czas trzeba, więc jesteśmy zaganiani i tak za kasą, że hej. No i tak jesteśmy rozgrywani. Jesteśmy rozgrywani, owijani wokół palca, mają nas w garści, ogłupiają nas cały czas, a my im w większości wierzymy, bo wierzymy w ekspertów, tak, którzy lecą na hajs też. To ci nie powiedzą prawdy, bo pieniądze i prawda, no jakoś nie idą w parze razem, z tego co zauważyłem. Także prawdy też się nie dowiecie tak łatwo, bo się nie opłaca mówić takiej prawdy, jak ja mówię teraz. Możliwe, że algorytmy teraz YouTube'a spuszczą mi w dół ten kanał za to, że nagrałem ten filmik, że to powiedziałem. Tak wygląda mniej więcej sytuacja na świecie. Tak wygląda mentalność światowa. Natura się w końcu zemści na tym, na ludziach, na ludzkości. I to srogo. Już to robi powoli. Ale gdzie tam? My przecież jesteśmy tutaj bogami, nie? My zawładnęliśmy naturą, mamy ją pod kontrolą, nie? My górujemy, nie natura. Natura jest nam podległa. Tak naprawdę ludzie są też naturą, która myśli, że nie jest naturą i w tym problem jest. System monetarny to jest największa pułapka. Ten cały system to jest największa pułapka, jaka może być, jak widzicie. W której jesteśmy
zakopani po uszy jeszcze głębiej i z którego się nie wygrzebiemy już raczej, bo to jest za daleko to zaszło po prostu. No i z taką rozkminą chyba was pozostawię i zakończę ten odcinek. Do następnego.